Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Państwu, jak zrobić kotleta Devo Live z kosteczką. Potrzebne składniki: jednej średniej wielkości kurczak, dwa kawałki bardzo mocno zamrożonego masła od 3 do 4 deko, jedno umyte świeże jajko, pół szklanki bułki tartej, sól, pieprz, oliwa lub olej w ilości około 200 gramów, jakaś duża stołowa łyżka mąki. Przystępujemy do sprawienia kurczaka. Odcinamy nóżki, które możemy użyć do innych potraw. Odstawiamy, jeśli nie będą nam potrzebne. Przewracamy kurczaka wołem i będziemy ściągać skórkę. Ściągnęliśmy skórkę, odcinamy, odkładamy. Będziemy teraz wycinać piersi z kurczaka. Wiadomo, że z każdego kurczaka możemy mieć tylko dwa cycki, to znaczy piersi. Odcinamy w ten sposób. Przecinamy w stawie. Drugą stronę. Drugą piersi. Przecinamy w stawie, odstawiamy. Zawsze musimy dokładnie przecinać w stawie, żeby w innym miejscu nie przeciąć, bo później ta kosteczka nie będzie za bardzo ładna. Tak. I teraz oczyszczamy kosteczkę. Zbędne powięzi odkrawamy drugą pierś. Odcinamy. Oczyszczamy ładnie kosteczki. I mamy dwie gotowe piersi. Mamy gotowe piersi. Przystępujemy teraz do rozbijania i zawijania naszych kotletów Devo Live. Wkładamy na folii odżywności, oddzieramy małe polędwiczki. Ewentualne tutaj jakieś kosteczki też musimy usunąć. Przykrywamy całość drugą folią i rozbijamy równomiernie. Piersi mamy już rozbite. Będziemy teraz zawijać masło do środka. Pomagamy sobie nożem. Kształtujemy taki wałeczek. Jeden mamy już gotowy. Teraz robimy drugi wałeczek. Staramy się, żeby nam masło nie wychodziło rękami. Ładnie tutaj wszystko dociskamy. Jeden kotlecik gotowy. Drugi gotowy. No, powinno nam się otrzymać. Otrzyma się. Łapiemy tego naszego cycka za kosteczkę, wsadzamy go do rozmąconego jajka z jedną łyżeczką wody zimnej, obtaczamy w koło, byśmy mieli mokre całą pierś. Przekładamy następnie do bułki tartej, obsypujemy bułką tartą, dociskamy całość, żeby nie było żadnych dziurek, a kosteczka, żeby nam tutaj ładnie wystawała. Cała ozdoba właśnie tego kotleta to jest właśnie ta odstająca kosteczka.
Mamy drugi gotowy kotlet. Nam coś to wielkie te kotlety wyszły, bo były duże piersi. No jakby były mniejsze piersi, były po prostu mniejsze. No mamy dwa już gotowe devolaje. Będziemy je smażyć na rozgrzanym. Jeszcze tu musimy poprawić. Na rozgrzanym dosyć głębokim tłuszczu. Dobry devolaj zrobiony. No to jak jest dobrze zawinięty, dobrze opanierowany, to jak złapiemy go za, tutaj za kosteczkę, to nie powinna nam się rozwalić. I już nie będzie efektu tego kotleta devolaj. Tu mamy nasz gotowy devolaj. Dobrze usmażonym devolaju nic nie powinno nam wyciekać, a masło powinno być tak półpłynne, tak jak tutaj przełamiemy tego devolaja. W środku mamy, tutaj nie mamy masła, ale w drugiej części mamy masełko takie w stanie półpłynnym. O to chodzi właśnie w tej potrawie, żeby masło nam nie wypłynęło, najlepiej jak jest w stanie takim półpłynnym. Wtedy jest bardzo smaczne. Życzę wszystkim smacznego. I zapraszam do innych moich filmów. Do widzenia.